Została nam jeszcze najważniejsza część mszy świętej do omówienia. I wszystko, co do tej pory powiedziałem, tak naprawdę skomentowałem tylko przygotowanie do tego, co się ma wydarzyć. Jest drabina do nieba, jest drabina do nieba. Spokojnie, myślę, że nie oznacza to tego, że będę teraz mówił jeszcze dłużej niż dwie poprzednie nauki razem wzięte. Mam nadzieję, że uda mi się streścić omówienie kanonu właśnie do jednej niezbyt długiej nauki. Kanon. Jeśli otworzymy nasz szalik czy modlitewnik Tedeum, tam gdzie jest kanon, przeważnie również w szalikach, modlitewnikach, podobnie jak w mszale, znajdziemy tam najpierw ilustrację Chrystusa ukrzyżowanego. Nie wzięło się to znikąd, otóż odpowiada to przepisowi liturgicznemu, który wymagał, aby w mszale tuż przed kanonem była duża ilustracja przedstawiająca właśnie scenę ukrzyżowania. Oczywiście chodzi o to, żeby kapłanowi jeszcze raz wyraźnie, wizualnie przypomnieć, do czego się zbliża, że oto staje przed tą tajemnicą, że oto dlatego straszne jest to miejsce, do którego przystępuje, że dlatego bał się przystąpić do ołtarza, że dlatego musiał się oczyścić ze swoich grzechów, że dlatego wyłączył ten chleb i to wino z tego codziennego użytku dla krzyża właśnie, dla Golgoty, dla tego właśnie momentu. I ta ilustracja ma pomóc w przypomnieniu o tym, co się będzie teraz działo. Kanon rozpoczyna się słowami. Samo określenie, samo słowo kanon oznacza coś trwałego, do czego człowiek się przymierza. Do czego człowiek nie coś, co się dostosowuje do nas, tylko coś, do czego my się dostosowujemy. Coś trwałego, coś niezmiennego, na podstawie czego my mierzymy naszą wartość. Tam pierwotnie w tym źródłosłowie jest miarka miernicza. Coś, do czego niejako człowiek podchodzi, tak jak dziecko, które mierzy, podchodzi do takiej miarki i mierzy, ile już urosło tam w przeciągu jakiegoś czasu. To podobnie powinno być z nami, jeśli chodzi o kanon. On się nie dostosowuje do nas, to my się dostosowujemy do niego, to my na nim wzrastamy. Na nim możemy zmierzyć nasz wzrost. Wracając do niego nieustannie. Rozpoczyna się od słów Te Igitur. Ciebie przeto, najmiłościwszy Ojcze, pokornie i usilnie błagamy przez Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Pana naszego, abyś łaskawie przyjął i błogosławił te dary, daniny, te święte ofiary nieskalane. Następuje modlitwa za Kościół wojujący. Składamy Ci je przede wszystkim za Kościół Twój święty katolicki. Racz go darzyć pokojem, strzec, jednoczyć i rządzić nim na całym okręgu ziemskim. Wraz ze sługą Twoim papieżem naszym, tutaj kapłan wypowiada imię papieża, i biskupem naszym, gdzie kapłan wypowiada imię lokalnego biskupa miejsca, czyli biskupa diecezjalnego, na terenie którego na terenie którego diecezji ta msza święta jest odprawiana, a więc to jest zależne od władzy jurysdykcyjnej. Również zakony, czy powiedzmy kapłani, którzy nie podlegają jurysdykcji danego biskupa, wymieniają biskupa na terenie diecezji, którego się znajdują. Jak również ze wszystkimi wiernymi, stróżami wiary katolickiej i apostolskiej. Ta piękna modlitwa na samym początku tego kanonu za Kościół. Później słynne memento. Moment dosyć łatwy do rozpoznania. Ministrant powinien w tym momencie, gdy mówimy o mszy uroczystej, która jest odprawiana z ceremoniarzem, tam ten ceremoniarz to jest naprawdę zaszczytna funkcja, gdy szczególnie jeśli to jest właśnie młody ministrant, gdy uczeń tutaj służy do mszy świętej śpiewanej i stoi przy samym ołtarzu, przy samym kapłanie, przewraca te kartki i pokazuje również kapłanowi
te modlitwy, co wymaga też dużej wiedzy. To taki ceremoniarz, który naprawdę zna swoją funkcję, a staramy się tylko takich dopuszczać, to jest naprawdę, naprawdę skarb i to wcale nie jest takie proste. Dlaczego o nim tutaj mówię? Bo on w tym momencie, gdy zaczyna się memento, to jest to wspomnienie, są dwa mementa w kanonie, kiedy kapłan niejako zamyka się na chwilę na całe otoczenie, co jest też symbolicznie zaznaczone tym zamknięciem dłoni i zamknięciem również oczu. W tym momencie kapłan powinien zamknąć oczy. Ministrant odchodzi trochę na bok, żeby nie przeszkadzać wtedy kapłanowi i kapłan ma wtedy obowiązek w zasadzie wspomnieć tych, których chce szczególnie wspomnieć w tej mszy świętej. Gdy msza święta jest, intencja jest zamówiona, wtedy w tym momencie kapłan powinien wspomnieć tą intencję, w której odprawia mszę świętą. Również może tutaj wspomnieć, to nie jest ograniczone tylko do tej intencji, może tutaj wspomnieć każdego, kogo pragnie wspomnieć. Ja wspominam zawsze całą wspólnotę szkolną w każdej mszy świętej, właśnie w tym memento. Także w każdym kanonie codziennie i nauczyciele, i rodzice, i dzieci są tutaj szczególnie wymienieni. Jak ta modlitwa brzmi? Pomnij, Panie, na sługi i służebnice Twoje. I tutaj właśnie należy wspomnieć przede wszystkim tych, o których kapłan pragnie wspomnieć, czy w ogóle polecić jakieś intencje, i na wszystkich tu obecnych, czyli wymienieni są również szczególnie wszyscy, którzy są akurat w Kościele, których wiara jest Ci znana i oddanie jawne. Za nich to składamy Ci tę ofiarę chwały i oni sami Tobie ją zanoszą za siebie oraz wszystkich swoich w intencji odkupienia dusz swoich, w nadziei zbawienia i pomyślności. Modły też swoje ślą do Ciebie, Boga wiecznego, żywego i prawdziwego. Bardzo piękna modlitwa z tym jasnym wskazaniem celu. Następnie wezwanie świętych. Zjednoczenie w świętych obcowaniu. Ze czcią wspominamy najpierw chwalebną zawsze Dziewicę Maryję, Matkę Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tutaj mogą być pewne zmiany w tej modlitwie zależnie od święta. Niektóre wyjątkowe święta mają troszeczkę zmienione jej brzmienie, co będzie w mszaliku odnotowane i w modlitewniku pewnie też. Jeśli w mszaliku, to trzeba przerzucić do strony 612, tam kontynuuje się ta zwykła forma tej modlitwy. A także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy. Jako ciekawostka liturgiczna, świętego Józefa nie było w kanonie mszy świętej aż do czasów Jana XXIII, czyli aż do lat tuż przed soborowych. Święty Józef to jest bardzo ciekawa sprawa, bo to jest jedyna ingerencja w kanon od czasów świętego Piusa V, czyli od Soboru Trydenckiego. Nie było żadnej do tego czasu ingerencji, bo w tym czasie przez 500 lat żadnej ingerencji w kanon i to jest jakby pierwsza taka ingerencja właśnie po wielu stuleciach. Tutaj oczywiście ingerencja zupełnie nie w żaden sposób nie odejmująca czegoś z samego kanonu, raczej właśnie dodająca świętego Józefa. Jan 23 był wielkim wielbicielem, był czcicielem świętego Józefa i chciał, aby został on tutaj wspomniany, co wydaje się być jak najbardziej oczywiście również na miejscu. I tak w tym szale, według którego odprawiamy mszę świętą w bractwie, zawsze ten święty Józef jest. A także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy oraz świętych apostołów i męczenników Twoich, Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, apostołowie, później pierwsi papieże, Linusa, Kleta, Klemensa, Sekstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, męczennicy, wczesnochrześcijańscy, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosmę i Damiana i wszystkich świętych Twoich. Być może niektórzy zwrócili uwagę, że nie ma tutaj wymienionych żadnych świętych, żadnych kobiet. Święte będą wymienione w drugiej części tejże modlitwy, bo podobnie jak memento ma dwa wydania, przed i po konsekracji, tak samo wezwanie świętych ma dwa wydania. Do czego myślę, że dojdziemy, chyba że spełni się to moje w cudzysłowie proroctwo i nie dokończę tego kazania. Dla ich zasług i modlitw racz nas we wszystkim otaczać swą przemożną opieką. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Następnie kapłan wyciąga dłonie nad kielich, co już jest kolejnym takim granicznym momentem. Tak jak wcześniej był ten dzwonek przy ofiarowaniu, przy zdejmowaniu welonu. Sygnał, że no to teraz zaczynamy ofiarować. Tak w tym momencie, kiedy kapłan wyciąga dłonie, jest to gest błogosławieństwa nad darami. W tym momencie ministrant znowu dzwoni i teraz ma pokazać w ten sposób, teraz będzie się działo po raz kolejny, to znaczy konsekracja. Teraz konsekracja się zbliża. Kapłan odmawia wtedy. Prosimy Cię uprzeto, Panie, abyś łaskawie przyjął tę ofiarę od nas, sług Twoich, jak również od całego ludu Twego, a dni nasze raczył pokojem swym napełnić. Przyjął tą ofiarę, a dni nasze raczył pokojem swym napełnić. Ten pokój pojawia się w mszy świętej bardzo często. I o ile człowiek, który powiedzmy jeszcze 10 lat temu, być może dla człowieka żyjącego w Europie, to się wydaje, może mogło się wydawać, nie wiem, w jakiś sposób zaskakujące, dlaczego tak często modlić się o pokój, no to w kontekście całości ludzkiego życia i historii, to jest zupełnie oczywiste, że po prostu trzeba nieustannie modlić się o pokój. A dni nasze raczył napełnić pokojem. Od potępienia wiecznego racz nas uchronić i do grona wybranych swoich zaliczyć. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. I następnie kapłan błogosławi, czyli 5 znaków Krzyża Świętego nad darami ofiarnymi, które nawiązują do 5 ran Chrystusowych. 5 znaków krzyża, tak jak te 5 ran, z których wypływa krew Chrystusowa, wypływa to, ten zdrój odkupienia. I kapłan błogosławi, to też nabiera takiego znaczenia, szczególnie po konsekracji, ale do tego zaraz dojdziemy, gdy kapłan błogosławi dary również ofiarne, postacie również po konsekracji. Co tam jeszcze kapłan może pobłogosławić? Pana Jezusa nie da się przecież pobłogosławić. No właśnie, zaraz do tego dojdziemy. Tu jesteśmy jeszcze przed konsekracją, więc jeszcze da się coś błogosławić, ale zaraz dojdziemy do tego, co będzie później. Racz te dary ofiarne, prosimy Cię, Boże, w całej pełni pobłogosławić, przyjąć, zatwierdzić, uduchowić i miłymi sobie uczynić, aby się nam stały ciałem i krwią najmilszego Syna Twego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa. No i teraz, On to w przeddzień męki wziął chleb w swoje święte, czcigodne ręce i zaczyna się opis tego, co się wydarzyło w trakcie ostatniej wieczerzy, które oczywiście szczytuje w słowach konsekracji, w których dokonuje się przeistoczenie. Bardzo ważne, jak to się dokonuje, to znaczy te słowa muszą być wypowiedziane cicho. To nawet teologia moralna później precyzowała, jak to dokładnie cicho ma zostać wypowiedziane. I byli teolodzy, którzy twierdzili, że jeśli w odległości iluś kroków, 20 kroków od ołtarza słychać słowa konsekracji, to kapłan wtedy popełnia grzech ciężki, bo znaczy, że wykrzykuje te słowa konsekracji, a nie wolno ich wykrzykiwać. No oczywiście takie wyliczenie kroków to jest rzecz już dosyć, no raz, że trudna, dwa, że niepotrzebna, po prostu mszał mówi, że należy wypowiedzieć je cicho. Dlaczego? Dlatego, że jest to rzecz niezwykle tajemnicza, dlatego, że jest to największa tajemnica naszej wiary i nie, jakby gdy kapłan do niej się zbliża, on ma się też pochylić nad tymi darami ofiarnymi, zostaje w pewnym sensie sam na sam z Bogiem, a niejako staje się Chrystusem, no bo oczywiście mówi te słowa właśnie w osobie Chrystusa. Blisko tego jeszcze nie Najświętszego Sakramentu, no ale właśnie się ustającego, blisko tych postaci, sam na sam prosząc Pana Boga, czy wypowiadając te słowa w Jego imieniu. I od razu po tym, jak tylko to się dokonało, od razu po swoich słowach, po słowach konsekracji, no swoich właśnie, swoich, to ma tutaj podwójne znaczenie, chrystusowych słowach, pada na kolana. I to jest jedyny moment, w którym mszał mówi, że kapłan przyklęka dłużej. Jedyny moment, i no oczywiście wszystkie inne przeklęknięcia po konsekracji kielicha też, ale nigdzie indziej tego nie ma. Zawsze w liturgii kapłan jest powiedziane tylko przyklęka. Ma być krótkie przyklęknięcie, czyli przyklęka i wstaje. Tutaj jest w przepisach powiedziane, że tutaj pozostaje klęcząc, adorując Pana Jezusa w tym momencie,
po czym staje, pokazuje to podniesienie, pokazuje te postacie po to, aby wierni wtedy swoją wiarę w Najświętszy Sakrament wyrazili, żeby podziękowali Panu Jezusowi za to Jego przyjście, za tą Jego ofiarę. No i następnie odkłada Najświętszy Sakrament, znowu przyklęka i wypowiada, nachyla się znowu nad kielichem, tym razem i odczytuje słowa konsekracji nad kielichem, nad winem. Po czym dokładnie tak samo, przyklęka, dłużej pozostaje, wstaje, podnosi, znowu przyklęka i kontynuuje modlitwę kanonu. Oczywiście po tym momencie, po to, żeby nie rozprowadzać, żeby zminimalizować ryzyko tego, że cząstki Najświętszego Sakramentu gdzieś zostaną na ornacie czy na czymkolwiek innym, kapłan po tym, jak już dotykał Najświętszego Sakramentu, trzyma cały czas palce złączone, palec wskazujący i kciuk przez cały czas, już od tego momentu aż do puryfikacji, czyli ich oczyszczenia. To jest zrozumiałe, jeśli trzyma w ten sposób i przewraca kartki, bardzo łatwo te partykuły mogą gdzieś zostać na narzędziach liturgicznych przy ołtarzu. Cały czas te dłonie będą w ten sposób. To oczywiście jest rzecz bardzo, bardzo widoczna później w trakcie mszy świętej. No i te modlitwy. My przeto, Panie, słudzy Twoi oraz lud Twój święty, pomnij na błogosławioną mękę i zmartwychwstanie z otchłani, jak również na chwalebne w niebo wstąpienie tegoż Chrystusa, Syna Twego, Pana naszego, składamy chwalebnemu majestatowi Twemu z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, ofiarę świętą, ofiarę niepokalaną, chleb święty żywota wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. I tutaj kapłan ponownie, to jest, jak wspomniałem, kanon jest zbudowany tak analogicznie, dochodzi do szczytu w momencie przeistoczenia i później znowu schodzi w podobny sposób i te modlitwy powtarzają się w takiej samej kolejności, znaczy powtarzają się w sposób zmieniony. I tutaj znowu mamy te 5 znaków krzyża, które odnoszą się do 5 ran Pana Jezusa. I co może kapłan pobłogosławić w tym momencie, kiedy tam już jest Pan Jezus? To jest dosyć ciekawe pytanie. Otóż tutaj teologia mówi nam, że z jednej strony to jest tak jak właśnie te 5 ran, czyli niejako otwieranie tego zdroju łask. Tutaj są wszelkie łaski i kapłan to błogosławieństwo ma iść w drugą stronę. To znaczy kapłan nie błogosławi, tylko raczej otwiera źródło błogosławieństwa dla ludzi. Inaczej można spojrzeć z drugiej strony, ale dokładnie na tą samą rzeczywistość. Wierni, którzy są zjednoczeni z Panem Jezusem przez łaskę uświęcającą, są Jego częścią, członkami Chrystusa. Chrystus jest obecny tutaj. A więc gdy kapłan błogosławi Najświętszy Sakrament, to może błogosławić również tych wiernych, którzy są zjednoczeni z Chrystusem, którzy są częścią Chrystusa. I to się jednoczy, bo z jednej strony otwiera się niejako ten zdrój łaski, który ma się wylać na wiernych, a ci wierni są z Chrystusem zjednoczeni i w ten sposób jakby ostatecznie trafia to po prostu w to błogosławieństwo w wiernych, tych, którzy są uczestnikami boskiej natury, tych, którzy są zjednoczeni z Panem Jezusem. To jest piękne w tym sensie, że właśnie jakby błogosławieństwo otrzymują wierni poprzez błogosławienie konsekrowanych postaci, poprzez błogosławienie Najświętszego Sakramentu. Racz wejrzeć na nie miłościwym i pogodnym obliczem i z upodobaniem przyjąć, jak raczyłeś przyjąć dary sługi swego sprawiedliwego. To również jest nawiązanie, tam było wcześniej mowa o ofierze, o prośba o przyjęcie ofiary i tutaj ona się znowu powtarza z nawiązaniem do ofiar starotestamentalnych sprawiedliwego Abla i ofiarę patriarchy naszego Abrahama, który oczywiście niedoszłą ofiarę złożył ze swojego syna, ale oczywiście tutaj to ma głębokie znaczenie. Ojciec, który jest gotów ofiarować swojego syna, Ojciec Niebieski, który wysyła na ziemię swojego syna, żeby ten tą ofiarę złożył. I ten Izaak, który niesie na górę Moria, niesie ten pęk drewna, na którym miał zostać złożony w ofierze, to jest ta góra, na której później stanie świątynia jerozolimska, również w pewnym sensie w nawiązaniu do ofiary właśnie Abrahama i
Izaaka. No oczywiście tutaj ta symbolika jest głęboko ze sobą połączona. Jak również twój kapłan Melchizedek. Melchizedek, który jako pierwszy składa ofiarę z chleba i wina, który błogosławi Abrahama, jest takim symbolem, zapowiedzią, figurą mesjańską przez to, że błogosławi Abrahama, który jest ojcem przecież wszystkich Żydów, a jednocześnie składa w ofierze chleb i wino, a nie zwierzęta. Ale ofiara Melchizedeka i on w ogóle to jest temat na zupełnie inne kazanie. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, rozkaż, niech ręce Twego Anioła Świętego zaniosą tę ofiarę na niebieski Twój ołtarz przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy wszyscy, gdy jako uczestnicy tej ofiary ołtarza przyjmować będziemy najświętsze ciało i krew Syna Twego, otrzymali z nieba pełnię błogosławieństwa i łaski tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. I teraz memento. Po raz kolejny to wspomnienie. Kapłan po raz kolejny zamknie dłonie i zamknie oczy. Pomnij też, Panie, na sługi i służebnice Twoje, którzy nas poprzedzili ze znamieniem wiary i śpią snem pokoju. Tutaj wspomnienie umarłych w sposób szczególny. Kapłan wspomina tutaj tych, którzy odeszli. Tutaj też powinien właśnie wspomnieć osoby, które w jakiś sposób chce wspomnieć, swoją rodzinę, kogoś, kto jest polecony, kogoś, w czyjej intencji tą mszę świętą odprawia. Im oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie użycz, błagamy Cię, Panie, miejsca ochłody, światłości i pokoju przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Nam również, grzesznym sługom Twoim, którzy pokładamy nadzieję w ogromie miłosierdzia Twego, tą modlitwę słyszymy dobrze na mszy świętej, bo kapłan wypowiada jej początek głośno. Czyli nobis quoque peccatoribus, to w każdej mszy świętej kapłan uderza się wtedy w pierś już z tymi zamkniętymi palcami i głośno wypowiada jej początek. Nam również grzesznym sługom Twoim. To jest dosyć ciekawa sprawa, kto to są ci grzeszni słudzy. To jest w pierwszej linii sam kapłan, w drugiej linii, w drugim szeregu ministranci, którzy są blisko ołtarza, którzy posługują do ofiary i w dalszej wszyscy obecni, którzy współuczestniczą w składaniu tej ofiary. Nam również grzesznym sługom Twoim, którzy pokładamy nadzieję w ogromie miłosierdzia Twego, racz przyznać jakąś cząstkę i wspólnotę ze świętymi apostołami i męczennikami. I tutaj znowu pojawiają się święci, którzy zostaną wezwani. Janem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacym, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą, Łucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją. I tutaj pojawiają się również wczesnochrześcijańskie męczenniczki. I wszystkimi świętymi Twoimi prosimy Cię, dopuść nas do ich grona nie jako sędzia zasługi, lecz jako dawca przebaczenia. Nie jako sędzia zasługi, ale jako dawca przebaczenia. Ten priorytet łaski przebaczenia. No i zakończenie kanonu. Kluczowy moment również. Perquem hoc omnia. Przez niego, Panie, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz i uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. I w tym momencie kapłan bierze hostię w jedną rękę, kielich trzyma w drugiej i po raz kolejny czyni 5 znaków krzyża, nawiązując ponownie do ran Chrystusowych, z których wylewa się to nasze zbawienie, jednocześnie nawiązując do wcielenia w sposób szczególny. Przez Niego i z Nim i w Nim, to jest Chrystus, i wtedy robi kapłan znaki krzyża hostią nad kielichem. Przez Niego i z Nim i w Nim jest Ci składana. Boże Ojcze Wszechmogący, i wtedy 2 kolejne, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego. One są poza kielichem i to również ma głęboką symbolikę. Pierwsze 3 odnoszą się do samego Chrystusa, ciało i krew razem. Natomiast w tym momencie, w którym odnosi się do pozostałych osób Trójcy Przenajświętszej, jest to już na zewnątrz, niejako oddalone są od siebie te obie postacie. Jest to w pewnym sensie mniej, odnosi się bezpośrednio do samego Chrystusa. Można powiedzieć, że jest to szczytowy moment kanonu, cel całej ofiary, przeistoczenie, najważniejszy moment, przede wszystkim dla Bożej chwały. Przez Niego i z Nim i w Nim jest Ci składana, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała. I w tym momencie kapłan podnosi jednocześnie lekko tylko kielich i hostię i ministrant znowu dzwoni. Tak, cel całej ofiary został pokazany przez Niego
Z Nim i w Nim jest Ci składana, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała. I w tym momencie wierni mają okazję, żeby wypowiedzieć swoje amen do całego kanonu. Kapłan po tym, jeśli jest to msza uroczysta, to wyśpiewuje po kanonie pierwsze głośne słowa per omnia secula seculorum, przez wszystkie wieki wieków, i wtedy wiernie odpowiadają śpiewając amen. W mszy cichej jest to ministrant, który wtedy odpowiada amen, co wymaga czujności, gotowości ministranta i jednocześnie przygotowania strun głosowych, bo jest standardem, że po tak długim milczeniu trudno jest odpowiedzieć jako tak słyszalnie amen, a więc wymaga to faktycznie pewnej takiej obecności zarówno ducha, jak i ciała, ale jest to kluczowy moment, cel pokazany tej ofiary, i wtedy wchodzi niejako też cały Kościół i potwierdza tenże zamysł, że dlatego się tutaj właśnie spotkaliśmy, aby przez Niego, w Nim i z Nim złożyć tą ofiarę Bogu Ojcu Wszechmogącemu w jedności Ducha Świętego na cześć i chwałę. No i później przechodzimy już do Komunii Świętej, której już dokładnie komentować nie będę, ale która jest logiczną konsekwencją tego, co się wydarzyło. Chrystus, który przychodzi do nas pod postacią pokarmu. Starajmy się teraz dobrze uczestniczyć w ofiarowaniu, w kanonie, później świadomie przystąpić do Komunii Świętej, przy błogosławieństwie prosić Pana Jezusa, żeby faktycznie nas błogosławił na ten kolejny rok szkolny. No bo całe rekolekcje poświęciliśmy w tym roku na omówienie mszy świętej. No i oczywiście nie jest to przypadek, nie dlatego, że księdzu nie przyszło nic innego do głowy i stwierdził, no to dzisiaj to będzie teraz o mszy świętej, tylko dlatego, że jest to rzecz po prostu kluczowa. Tak jak nasza kaplica jest najpiękniejszym pomieszczeniem w naszej szkole, jest to symbol, który pokazuje, że tu jest serce naszej szkoły. Ołtarz, msza święta. I jeśli chcemy tym dzieciom coś naprawdę dobrego dać, coś, co oni nie tylko zapamiętają do najbliższego sprawdzianu, tylko coś, co będzie owocowało na całą wieczność, to właśnie tutaj musimy to zaczerpnąć właśnie z tej przenajświętszej ofiary. I Pan Jezus jest w stanie nasze braki uzupełniać, nasze braki naprawiać, jeśli będziemy naprawdę z tego serca korzystali i też nasze dzieci do Niego prowadzili. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jest drabina do nieba, jest drabina do nieba.